Dzień dobry. To był wspaniały weekend. Chcemy podziękować Dominion Life Portland. Oddajmy oklaski pastorowi Witaliemu, Natalii i całemu zespołowi. I wszystkim wolontariuszom, którzy pomagali ze wszystkim. Oddajmy im wszyscy wielkie brawa. Dziękujemy, dziękujemy. Tak, chcemy wam bardzo podziękować. Wiem, że to wymagało wiele poświęcenia i my to doceniamy. Okej, dziś rano zrobimy tak. Zaczniemy najpierw od aktywności. Ilu z was ma komórkę? Podnieście ręce. Wyciągnijcie swoje komórki. No dobrze. I oto co zrobimy. To, co teraz będziemy robić, to weź swój telefon i pierwsza osoba, wejdź w listę kontaktów i pierwsza osoba, która tak jakby wyróżni się dla ciebie, to wyślij jej SMS-a dziś rano, że ona jest w twoim sercu i ty modliłeś się o nią. Więc weź swój telefon, wejdź w listę kontaktów, to może być ktoś, kogo znasz bardzo dobrze lub ktoś, kto jest ci daleki, ktokolwiek, to nie ma znaczenia. Ale ktokolwiek by to był, napisz do tej osoby, dam wam na to 2 lub 3 minuty i wszystko, co musisz zrobić, to napisać do tej osoby: cześć, pomyślałem dziś rano o tobie i właśnie modliłem się o ciebie i będziemy się modlić o te osoby zaraz, zgadzacie się? Bo rozmawialiśmy już o byciu prowadzonym przez ducha i tych rzeczach i nie będziemy dzwonić do tych osób, tylko wyślemy do nich SMS-a. W porządku? Po prostu weź swój telefon. Jeśli powiesz, ale ja nie wiem, kogo mam na sercu, to wtedy po prostu wybierz kogokolwiek. Dlatego, że jesteś prowadzony przez ducha i wybierzesz właściwą osobę. Wybierz kogokolwiek. Pierwsza osoba, którą zechcesz wybrać, to wybierz ją. To może być ktoś stąd, ktoś z twojego domu, skądkolwiek. Tak, jeśli ta osoba zadzwoni, to nie odbierajcie. Tak się może stać. Bądźcie świadomi, że możecie dostać telefon, ale ja jedynie chcę, żebyście napisali krótką wiadomość. Cześć, pomyślałem o tobie dziś rano i właśnie się o ciebie pomodliłem. To wszystko, co chcę, żebyście napisali. Pomyślałem o tobie dziś rano i właśnie się o ciebie pomodliłem. To proste. Niech was duch prowadzi. No dobrze. Jeśli już skończyłeś, to podnieś rękę. O, większość z was już skończyliście, super. Niech niektórzy z was powiedzą głośno, kogo wybraliście. Przyjaciel, mąż, powiedz jeszcze raz, brat, siostra, mąż, brat, kto jeszcze? Córka. Czy ktoś wybrał kogoś z pracy? Kogo ty wybrałeś? Swojego kuzyna. Kogo? Twojego szefa i przyjaciela. Kogo jeszcze? Najlepszy przyjaciel. Okej, cool. I na koniec usługi, jeśli będę pamiętać, to zapytam was, czy tamte osoby wam coś odpisały. I wielu z was dostanie różne świadectwa. Odpiszą wam, o, nie masz pojęcia, przez co teraz przechodzę. Albo nie masz pojęcia, jak ciężki miałem tydzień, czy cokolwiek to będzie. Ale na pewno dostaniecie jakieś świadectwa od niektórych z tych ludzi. I może niektórzy z nich nie oddadzą chwały Bogu, ale na pewno powiedzą: dzięki, potrzebowałem tego. Okej, zanim przejdę dalej do dzielenia się słowem, czy mógłbyś mi pomóc po tej stronie, bracie? I po tej stronie? Może podejść parę osób tak szybciutko? Tim i wy, chłopaki, moglibyście podejść? O, super. Dziękuję. Ty rozdaj tutaj, a ty dam Timowi. Jeśli nie dostałeś jeszcze wizytówki naszej służby, to podnieś rękę, damy ci ją. A jeśli już masz, to w porządku. Jeśli nie masz, podnieś rękę. Jeśli już wcześniej dostałeś, to te są takie same. I jak już macie wyciągnięte swoje telefony, to znajdźcie Tom Scarella Ministries i dajcie mi lajka.
jeśli macie Facebooka. Zastanawiam się, czy mógłbym coś zrobić. Mam zamiar coś sprawdzić. Przerwa techniczna na sekundę. Josh, czy jak włączę film na moim laptopie i przyłożę mikrofon, to oni będą w stanie coś usłyszeć, czy nie? Okej, w porządku. No dobrze, sprawdźmy coś. Tak, żebyście widzieli, co my robimy. Okej, mamy to. To jest nasz kanał na YouTubie. I zobaczmy. Czy widać coś? A, głos jest wyciszony. No dalej, działaj. Okej, dajcie mi sekundę. Damy na pełny ekran. Przyłożysz mikrofon do głośnika? Przypominam ci, abyś rozniecił dar Boży. Wykrzyczcie dar, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i zdrowego umysłu. Zgadzacie się? Amen? Niech Boży ogień dotknie i przemieni każde serce. Niech Boży dar będzie rozniecony. Niech ludzie będą napełnieni w Duchu Świętym. Wstań, Pan cię właśnie dotyka. Jezus, usuwa tego raka teraz. Halleluja, oddajcie Bogu oklaski. Połóż swoje ręce na swoich biodrach. Bóg uzdrowi cię właśnie teraz. Mieliśmy wypadek samochodowy zeszłej nocy i nie mogłam po tym chodzić i moje plecy i moje nogi, nie czułam moich nóg, a teraz wszystko już jest w porządku. W imieniu Jezusa, wszelki ból odejdź. Niech wszystko wróci na swoje miejsce. Trzy lata temu w Meksyku to się stało nagle, po prostu nie mogłam chodzić, zrobili mi rezonans magnetyczny, potem zadzwonili i powiedzieli mi, masz chorobę zwyrodnieniową dysku, masz radikulopatię, mielopatię i wszystkie takie słowa i ty przyszłaś tu dziś wieczorem, tak, i to samo stało się w lędźwiach w moim kręgosłupie i ja mówiłam cały czas do mojego ciała i nic się nie działo i myślałam sobie, och, naprawdę... I staram się nie być rozczarowana, ale byłam tak rozczarowana i ja nawet nie zauważyłam tego, że ja przeszłam cały ten odcinek. Przejdź, pokaż nam. I później jak wyszłam, to cały czas chodziłam i nagle uświadomiłam sobie. Myślę, że to do niej powiedziałam. Czy widziałaś, że ja chodzę? Spójrzcie na to. Ja musiałam używać balkonika. Spójrzcie tylko na to. Co ci się stało? To było w zeszłym roku, tak? Miałam problem z moimi jajnikami. I ty nie mogłaś mieć dziecka z tego powodu. I my modliliśmy się o ciebie rok temu i... Jestem w ciąży. Jesteś w ciąży. Który to już miesiąc? Jestem w piątym miesiącu. To niesamowite. Bóg jest dobry.
Zrób tak. Jest lepiej? Połóż swoje ręce tam, tam gdzie cię boli. Bólu odejdź teraz. Poruszaj się. Poruszaj twoją nogą. Ma gęsią skórkę. Urośnij w imieniu Jezusa. Czujesz, że rośnie? Wygląda, że rośnie. Czułeś to? Wszelki ból odejdź teraz. Przejdź się, sprawdź. Teraz wszelki ból odejdź w imieniu Jezusa. Podnieś swoje ramię. Chyba sobie żartujecie, o mój Boże. Czułam ten ból przez cały tydzień. Dzięki Ci, Jezu. Pan jest dobry, amen. No dobrze, jeśli macie swoje Biblię, to przejdźmy razem do Księgi Izajasza. Rozdział 32. Moje notatki na nic się dziś nie zdadzą, tak myślę. A więc Izajasza 32 i wierzę, że to jest to, o czym Pan chce, abym do was głosił dziś rano. I w Izajasza 32 pisze tak. Oto król będzie panował w czym? A więc król, co on robi? On panuje. Ale ten król będzie panował w sprawiedliwości. Ciężko mi się po tym pisze. A więc król będzie panował w sprawiedliwości i będzie jak zasłona i schronienie i tak dalej. I później jak spojrzycie na prawo, zobaczymy werset, rozdział 32, werset 17. I w tym wersecie pisze tak. Dziełem sprawiedliwości będzie pokój. A, więc ta sprawiedliwość musi coś zdziałać. I jakie jest dzieło? To będzie pokój. Zgadza się? I będziemy rozmawiać dziś o sprawiedliwości. A więc dziełem sprawiedliwości będzie pokój, owocem sprawiedliwości, odpoczynek i bezpieczeństwo na wieki. I dalej on mówi, mój lud bowiem będzie mieszkał w przybytku pokoju, w bezpiecznych mieszkaniach i w spokojnych miejscach odpoczynku. Więc tutaj Duch Święty zaczyna mówić o królu. A my wiemy, że w Nowym Testamencie, w objawieniu, w pierwszym rozdziale, w wersecie pierwszym pisze, że to jest objawienie końca świata, zgadza się? Nie, ale pisze, że to jest objawienie kogo? Jezusa Chrystusa. Więc to jest objawienie Jezusa Chrystusa, nie objawienie końca świata, ale objawienie Jezusa Chrystusa. I później on mówi dalej i dochodzimy do wersetu, myślę, że to jest 6, gdzie pisze i uczynił nas królami i kapłanami. Zgadza się? A więc królowie i kapłani. I król,
My już określiliśmy króla, on panuje czy rządzi, a kapłan wielbi, oddaje cześć. Zgadza się? A więc król jest tym, który rządzi wobec ludzi, a kapłan jest tym, który wstawia się u Boga. Więc tutaj Bóg mówi nam, że my mamy podwójny cel i nasz podwójny cel rozdziela się wobec nieba i wobec ziemi. Objawienie rozdział pierwszy, myślę, że to jest w wersecie 3 lub 6, nie mogę sobie przypomnieć, w wersecie 6. A więc uczynił nas królami i kapłanami i to oznacza, że ty masz swoją rolę wobec nieba i myślę, że jest ponad 30 wersetów, w których jest ten zwrot nieba i ziemi, nieba i ziemi, nieba i ziemi. Zbadajcie to, niebo i ziemia. I Biblia mówi o tym, że będą jak dni niebios na ziemi. Zgadza się? Jezus modlił się, przyjdź królestwo twoje, jak to jest w niebie, tak i na ziemi. Więc zawsze jest ten związek pomiędzy niebem i ziemią. Więc jest to boskie, święte połączenie pomiędzy niebem a ziemią. I tak właściwie duch ludzki, twój duchowy człowiek jest połączony z niebem. Twoje ciało jest połączone z ziemią. I miejsce, w którym one się spotykają, to jest tak właściwie twoja dusza. A więc ludzka dusza jest miejscem spotkania pomiędzy niebem i ziemią. To jest to miejsce połączenia nieba i ziemi, twoja dusza. Ta część twojej duszy, która musi być odnowiona. Dlatego pisze, odnówcie się w duchu waszego umysłu. I dlatego Biblia mówi o zbawieniu duszy. I dlatego Biblia mówi o odnawianiu naszego umysłu. Zgadza się? Abyście mogli rozeznać, jaka jest doskonała wola Boża. Więc to wszystko jest tym miejscem spotkania w naszej duszy i widzimy niebo i widzimy ziemię. I Bóg łączy ze sobą te obydwa, jest most pomiędzy niebem i ziemią. I tutaj on zaczyna mówić o tym, że posłuchajcie, że król będzie panował w sprawiedliwości. Więc ta sprawiedliwość jest czymś absolutnie niezbędnym, istotnym i koniecznym. Tak właściwie to ona była przesłaniem Pawła, które Paweł wniósł do nowotestamentowego kościoła. I jak przejdziemy dalej, chociaż wiecie co, powinienem wam pokazać jeszcze jeden fragment. Miałem już to zrobić wcześniej. Przejdźmy do rozdziału 34, Księga Izajasza 34. Czy odpowiada wam taki niedzielny poranek? Niedzielne poranki, no dobrze. Izajasza 34 i to nie odnosi się bezpośrednio do głównego tematu, ale to wam pomoże, a więc wyciągnijcie wasze długopisy, zakreślcie to sobie, zaznaczcie to sobie, zapiszcie sobie ten werset. Ten werset całkowicie z pewnością pomoże wam w życiu. Werset 16 mówi nam tak, szukajcie w księdze Pana i czytajcie. Ani jedno z nich nie przepadnie, ani jedno z czego, z tych obietnic nie przepadnie. I dalej, żadne z nich nie będzie bez drugiego. Niech każdy powie bez drugiego. A więc teraz on mówi, w wersji Amplified to brzmi dużo lepiej. Czy ktoś ma tutaj Biblię w wersji Amplified? Czy mogę jej użyć? Wow, ale duża Biblia. Jest tak wielka, jak nie wiem co. Wiecie, że te Biblie Amplified nazywają Bibliami dla kobiet, a wiecie dlaczego? Bo jest z nich więcej słów. Amplified oznacza rozszerzony. Czy zebraliśmy już ofiarę? Przepraszam, tylko żartowałem. Okej, w wersji Amplified pisze tak, szukajcie w księdze Pana i czytajcie, żadnego z tych stworzeń nie będzie brakowało, słowo stworzeń jest tutaj dodane, nikomu nie będzie brakowało drugiego do pary. Bo jego usta tak rozkazały, a jego duch je zgromadził. I tutaj on mówi, posłuchajcie, szukajcie w księdze Pana, szukajcie, czy badajcie, próbujcie, tak jak Paweł powiedział, staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany pracownik. I tutaj on mówi, żebyśmy szukali z księgi Pana, a później on mówi tak, szukajcie w księdze Pana, ani jedno z nich nie przepadnie. A później mówi, nikomu nie będzie brakowało drugiego do pary. Więc to, co on mówi, to to, że każdy fragment ma drugi fragment do pary. Więc ty musisz znaleźć ten drugi element. I wtedy Biblia wyjaśnia Biblię. Więc kiedy znajdziesz ten drugi element, wtedy będziesz wiedział, a, to jest to, co Bóg mówi. Zgadzacie się z tym? Dam wam świetny przykład.
A więc Izajasz, i to nie ma nic wspólnego z głównym przesłaniem, to ma wam tylko pomóc. I w Izajasza 60 pisze: powstań, zajaśnij, ponieważ przyszła twoja światłość i chwała Pana wzeszła nad tobą. I dalej, kiedy on to mówi w Izajasza 60, nie chcę się pomylić, więc pozwólcie, że szybko tam przeskoczymy. Izajasza 60, werset 3. I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku twojego wschodu. I werset 4. Twoi synowie przyjdą z daleka i twoje córki będą wychowane przy twoim boku. I tam dalej pisze: mienie narodów tobie przypadnie i że chwała Pana będzie nad tobą. I werset 11. I teraz, czy możemy się wszyscy zgodzić, że Izajasz 60 mówi o kim? O nas, o Kościele. Czy wszyscy się z tym zgadzamy? Ale jak przeczytasz dalej, i teraz spójrzcie na to. O Boże, czy ja naprawdę to robię? No cóż, zaszliśmy już w tym na tyle daleko, że no dobrze. Jeśli cię urażę, to wymknij się na sekundę. No dobrze, w wersecie 11 pisze: i twoje bramy będą nieustannie otwarte. Więc on mówi tutaj o mieście. Nie będą zamknięte ani w dzień, ani w nocy, aby można było przyprowadzić do ciebie siły narodów i aby ich królowie byli przyprowadzeni. Ten naród i królestwo, które nie będą ci służyć, zginą. Takie narody właśnie zostaną doszczętu spustoszone. I jak przejdziemy dalej do wersetu 14, tam pisze: i nazwą cię czym? Miastem Pana. I pisze: nazwą cię miastem Pana, Syjonem świętego Izraela. I nazwą cię czym? Miastem. Niech każdy powie: jestem miastem. I w Ewangelii Mateusza, rozdziale 5, Jezus mówi o tym, że światło nie może być ukryte, że nie stawia się światła pod kortem, i później on mówi, że to jest jak miasto postawione na górze, które nie może być ukryte, zgadza się? Więc o kim on mówi? O nas. On mówi o Kościele, więc to jest jeden z tych drugich elementów do pary. Ale jest też inny w objawieniu Jana, rozdziale 21. W objawieniu Jana, 21 rozdziale, Jan mówi: miałem wizję. Widzę miasto zbudowane nie ręką człowieka, ale które pochodzi od Boga. Zgadza się? I dalej mówi, że ono jest postawione na górze. I później on mówi tak, że to miasto, jego wymiary są takie, że jego długość równa się jego szerokości, a szerokość jest równa tyle, co wysokość. Czy jest tu ktoś, kto jest dobry z matematyki? Jak byś nazwał coś, czego długość jest dokładnie taka sama jak szerokość i jak wysokość? Okej, sześcian, tak, ale tak właściwie to jest inne określenie na to w geometrii. On powiedział pudełko. Nie pudełko, ale nazywa się perfekcja, doskonałość. Tak to się nazywa, perfekcja. Kiedy coś jest doskonale szerokie jak wysokość i długość, i nigdy w tych wersetach nie pisze, że to jest mowa o niebie. Nie znajdziesz tego w tych wersetach. Dlatego, że co my wiemy, tam pisze o mieście Boga. A o kim Biblia mówi w Izajasza 60 i w Mateusza rozdziale 5, że jest miastem? My jesteśmy miastem, przychodzącym od Boga. I Jan widzi Kościół w jego doskonałym stanie. I później on zaczyna mówić o jego bramach i o jego ulicach ze złota i mówi o czystości i tego typu rzeczach. I idźmy dalej w Izajasza 60, spójrzcie na werset 19. Słońce nie będzie już twoją światłością za dnia, ani księżyc już nie zaświeci ci swoim blaskiem, ale Pan będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chwałą. I on tutaj mówi o naturze, że nie będziesz potrzebował naturalnego światła. Dlaczego? Bo jego światłem będzie chwała Boża. Więc my nie jesteśmy oświetleni naturalnym światłem, my nie jesteśmy prowadzeni przez naturalne, ale jesteśmy prowadzeni przez Ducha. Ty i ja jesteśmy prowadzeni przez Ducha. I on mówi o tym, że ty jesteś miastem, że jesteś doskonały w Chrystusie. W Chrystusie Bóg mówi, że jesteś doskonały. I tym właśnie jesteś miastem. Okej. I teraz wróćmy do Izajasza, gdzie ja chciałem przejść. Rozdział. Miałem to gdzieś tutaj zapisane. Okej, Izajasza. Zobaczmy, czy to jest to. Dajcie mi sekundę. Izajasz, rozdział 54, tak myślę. A więc Izajasza 54, werset 13.
Wszystkie twoje dzieci będą wyuczone przez Pana, wielki będzie pokój twoich dzieci. W sprawiedliwości, znów mamy to słowo, w sprawiedliwości będziesz, mamy kolejne słowo, utwierdzona. A więc mamy cichość, mamy pokój, mamy utwierdzenie i mamy też panowanie. I te wszystkie przechodzą przez sprawiedliwość. Czy to prawda? I dalej znajdziemy, że on pisze, że w sprawiedliwości będziesz utwierdzona, będziesz daleko od ucisku, bo nie będziesz się go bać. Spójrz w oczy swojemu sąsiadowi i powiedz, nie będziesz się bać. W Biblii 365 razy pisze, nie bój się, czy nie będziesz się bać. I tu pisze, nie będziesz się bać i od trwogi, bowiem do ciebie się nie zbliży. Pamiętacie te zdjęcie, które wam pokazałem wczoraj wieczorem, tego kościoła, wybaczcie, tego domku w Norwegii? I dalej, i teraz przesuniemy parę stron, jesteśmy dalej w Izajasza. Idźcie do Izajasza 58. Więc czym jest sprawiedliwość? Sprawiedliwość jest darem. I to nie jest coś, co możemy sobie wypracować czy zasłużyć, ale to jest dar. I przyjrzymy się temu za minutę. Ale czym jest sprawiedliwość? Sprawiedliwość to tak właściwie termin prawniczy. I pastor Curry mówił dużo o Evu Kenyonie. I ten Evu Kenyon, niesamowity Boży człowiek. I ja miałem sen wiele lat temu, kiedy byłem bardzo młodym usługującym. To było coś jakby 30 ileś lat temu. I miałem taki sen i w tym śnie ja powiedziałem, Jezu, czy mógłbyś pokazać mi kogoś, kto w ostatnich 100 latach był dojrzałym wierzącym, od którego mógłbym się uczyć? I nagle pojawiło się światło na jakiejś książce i ta książka i jej strony zaczęły się zamykać. I jak ona się zamknęła, to na okładce tej książki było napisane Evu Kenyon. Więc ja poszedłem i kupiłem wszystkie jego książki. I pierwszą książką, jaką kupiłem, to była Co wydarzyło się od krzyża aż po tron. Ilu z was pochodzi z Waszyngtonu? Ze stanu Waszyngton. On był z Waszyngtonu. To był wspaniały Boży mąż z okolicy Seattle. I pastor Curry powiedział, że go pogrzebano gdzieś w tamtej okolicy. I Evu Kenyon napisał książkę o tytule Co wydarzyło się od krzyża aż po tron. Co wydarzyło się w trakcie tych 3 dni i 3 nocy. I o tym, co się wydarzyło w trakcie tych 3 dni, mówi ta książka. To jest niesamowita książka. I głównym tematem tej książki jest sprawiedliwość. I on był byłym prawnikiem. I on nawrócił się naprawdę radykalnie. I kiedy nawrócił się tak radykalnie, to on zaczął studiować Słowo Boże. I kiedy dotarł do Nowego Testamentu, to powiedział, wow, spójrzcie na te wszystkie terminy prawnicze. To wszystko to są terminy prawnicze. Sprawiedliwość, nie poczytując ludziom ich grzechów, to jest termin z księgowości, a także prawniczy. I to wszystko są terminy prawnicze. I on zaczął wyjaśniać, posłuchajcie, to jest coś takiego. Powiedzmy, że ty zgrzeszyłeś. Zrobiłeś coś źle, aresztowano cię. Okej, jechałeś tutaj ponad 160 na godzinę i zatrzymują cię policjanci z Portland. I ty musisz stanąć tutaj przed sądem, zgadza się? A ilu z was wie, kto musi pojawiać się w sądzie częściej niż ktokolwiek inny? Nie? Prokurator. On musi być, bo jeśli nie ma żadnego oskarżyciela, to nie ma przestępstwa. Zgadza się? Dlatego Jezus powiedział do kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nie ma ich, Panie. I on powiedział, ja jestem sędzią sprawiedliwym i nie mogę cię potępić. Idź i nie grzesz więcej. Zgadzacie się? On nie mógł jej oskarżyć, ponieważ oni odeszli. Wszyscy oskarżyciele odeszli, więc jeśli nie było żadnego oskarżyciela, i o czym nam mówi Objawienie, rozdział 12? Oskarżyciel naszych braci, tak, to jest szatan, ale on został zrzucony. Więc jeśli nie ma oskarżyciela, to jesteś wolny od przestępstwa, które popełniłeś. Nie wolny, żeby popełniać przestępstwa, ale wolny od tego przestępstwa. Rozumiecie? Innymi słowy, jesteś sprawiedliwy, więc czym jest sprawiedliwość? Sprawiedliwość to jest zdolność stanięcia przed sędzią tak sprawiedliwy, jakbyś nigdy nie zgrzeszył. Zgadza się? Tym jest właśnie sprawiedliwość. To jest ta zdolność, żeby stanąć z pewnością, powiem to wolno, to jest zdolność, żeby stanąć z pewnością, ufnością przed sędzią sprawiedliwym,
bez żadnego poczucia winy czy potępienia. Więc nie ma żadnego potępienia i żadnego poczucia winy. I teraz to, co robi religia, to ona używa poczucia winy do kontroli. Zgadza się? Bo to jest wszystko, co oni, to jest ich ulubiona broń. Oni wymachują nią jak mieczem i rzucają paroma wersetami. Pamiętacie, kiedy kamienowano ludzi w Biblii? To wiecie, co wtedy robiono? Brano wersety i owijano nimi kamienie. Więc ty dosłownie umierałeś od Bożego Słowa. Czy to nie urocze? Tak właśnie kamienowano ludzi. I tutaj ci oskarżyciele tej kobiety przyłapanej na cudzołóstwie mieli kamienie owinięte fragmentem nie cudzołóż i byli gotowi zabić ją Bożym Słowem. A Jezus po prostu pochylił się i zaczął pisać po ziemi. I powiedział, kto jest bez grzechu, niech rzuca pierwszy. I Biblia mówi, że oni wypuścili te kamienie z rąk i odeszli. I tym właśnie jest poczucie winy. Wymachuje się nim tak jak bronią, żeby utrzymać ludzi w kontroli. Prawda? Ilu z was wie, że ja mówiłem teraz o religii? Ilu z was wie, czym jest religijny kościół? Ktokolwiek? No nie, mamy tu paru kłamców, czy co? Co jest z wami? Wy widzieliście religię i to właśnie robi religię. Ona jest formą pobożności, która nie ma mocy. Jej jedyną kontrolą jest poczucie winy i potępienia. I tak właśnie ona manipuluje i kontroluje ludzi i dlatego młodzi ludzie nie chcą przychodzić do kościoła. Nie z powodu Jezusa czy krwi Jezusa i nie nawet ze względu na koszty, ale przez religię, która chce trzymać ich w potępieniu i poczuciu winy. I im więcej poczucia winy i potępienia mogą im narzucić, tym lepiej. I później wiele razy dzieje się tak, że pojawiają się ci kaznodzieje, którzy przychodzą i narzucają jeszcze więcej potępienia. Że kobiety, wy powinniście mieć sukienki, czy wasze włosy powinny wyglądać w określony sposób, albo wy faceci musicie mieć określone krawaty i wasze włosy też muszą być obcięte w określony sposób. Rozumiecie, o czym mówię? Że nie powinieneś chodzić do kina. I ci sami ludzie, którzy tak głoszą, to jak pójdziesz do ich domu, to znajdziesz mnóstwo filmów na DVD. A co za różnica, czy chodzisz obejrzeć ten film do kina, czy oglądasz go w domu? To jest to samo, no wiecie. Pamiętam, jak słyszałem, jak ludzie głosili o tym, że nie powinieneś oglądać telewizji i tego typu rzeczy. Że musisz obciąć kabel i wyrzucić telewizor. A kiedy poszłeś do ich domów, to mieli 4 albo 5 telewizorów. Ci sami ludzie, którzy wymachiwali mieczem poczucia winy i potępienia, są tymi, którzy oglądali telewizję więcej niż inni. I rzecz w tym, że dzieje się tak, że prawo... Biblia mówi, że prawo nadaje grzechowi moc. Więc to jest tak, jakbyś dolewał benzyny do ognia, próbując go ugasić. No wiecie, to głupota. I tak właśnie jest. I dalej, przejdźmy do Izajasza 58 i w wersecie 8 pisze tak, wtedy twoje światło zabłyśnie jak poranna zorza i twoje zdrowie zakwitnie jak? Szybko. O, wow, co się tutaj dzieje? I dalej pisze, twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą. Aha, dla mnie to brzmi jak pancerz sprawiedliwości. I on mówi, posłuchaj, ta sprawiedliwość pójdzie przed tobą. I on mówi, że ta sprawiedliwość pójdzie przed tobą i pisze, że chwała Pana będzie twoją tylną strażą. Więc kiedy słyszę ludzi mówiących, ja podążam za chwałą, to ja mówię, idziesz w niewłaściwym kierunku. Jeśli chwała idzie za tobą, to musisz się odwrócić, jeśli chcesz gonić za chwałą, zgadza się? Biblia mówi nam, że chwała będzie szła za nami, a sprawiedliwość pójdzie przed nami. Halleluja, zgadza się? I pisze, chwała Pana będzie twoją tylną strażą, wtedy będziesz wzywał, a Pan wysłucha. Zawołasz, a On odpowie, oto jestem. Jeśli usuniesz spośród siebie jarzmo, przestaniesz wytykać palcem i mówić nieprawości. I on mówi nam, zawołasz, a ja odpowiem. I co tutaj jeszcze pisze? Uzdrowienie zakwitnie szybko. Ilu z was chce mieć uzdrowienie szybko? W takim razie musicie zbadać, czym jest niesprawiedliwość. Im bardziej będziesz studiował niesprawiedliwość, spójrzcie na to, co pisał Paweł. Głównym przesłaniem Pawła była właśnie sprawiedliwość. I to było objawienie, którego pierwsi uczniowie nie mieli, ale Paweł otrzymał je na pustyni od Pana.
Jezus wyjaśnił mu cały temat sprawiedliwości. I kiedy czytasz każdy z jego listów, to widzisz, że on mówi o łasce i sprawiedliwości, łasce i sprawiedliwości. Zaczyna listy łaską i kończy je na łasce, a to wszystko, co jest w środku, jest pełne sprawiedliwości. Zgadzasz się, prawda? I teraz przejdziemy razem do Nowego Testamentu. Kończy mi się czas, a więc przejdźmy do listu do Rzymian, rozdział 5. Chcecie więcej? Dobrze, dajcie mi jeszcze parę minut. Rzymian 5:15. Będziemy przyglądać się rozdziałowi 5. Jeszcze 3 fragmenty pisma i zakończymy, ok? A więc Rzymian 5:15 pisze tak. Lecz z przestępstwem nie jest tak, jak z darem łaski. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło, tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. A z darem nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu. Ku czemu? A, więc potępienie przyszło przez Adama. Potępienie nie przyszło przez Jezusa Chrystusa, ale zamiast tego pisze, że potępienie przyszło przez Adama, ale dar łaski z powodu wielu przestępstw ku usprawiedliwieniu. Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości będą co? Spójrzcie na to przez chwilę, będą co? A więc przez ten dar, nie wiem, czy widzicie cokolwiek, czy nie, a więc przez ten dar ty będziesz panował. W twoim życiu będzie niezwykłe panowanie, im większe będziesz miał objawienie o sprawiedliwości. I pozwólcie, że powiem to tak. Jeśli ja dałbym ci, ja nie jestem właścicielem, to jest wynajęty samochód, ok? Ale gdybym rzucił ci kluczyki i powiedział, daję ci samochód, to wiecie, to jest dar, prezent. I ty nie możesz wzrastać w tym darze, on jest za darmo, rozumiecie? To nie jest zasłużony dar, ale to jest dar jako wyraz mojej hojności i łaski, ok? I tak samo jest z Bogiem, on daje ci to przez nowe narodzenie. I stajesz się sprawiedliwy. I to był dar, którym on cię obdarzył. Ty nie możesz wzrosnąć w sprawiedliwości. Dzisiaj jesteś tak samo sprawiedliwy, jak wtedy, kiedy pewnego dnia pójdziesz do nieba. Popatrz na swojego sąsiada i powiedz mu, jestem sprawiedliwy. I ktoś powie, ale pisze, że wasza sprawiedliwość jest jak splugawiona szata. Okej, ale ja już nie posiadam mojej sprawiedliwości. Mojej sprawiedliwości już nie ma, więc dziękuję bardzo. Ja oddałem swoją Jezusowi, a Jezus dał mi swoją sprawiedliwość, więc teraz już nie ma mojej sprawiedliwości, ale jest Jego sprawiedliwość. A Jego sprawiedliwość nie jest jak splugawiona szata. Rozważ to teraz i co ty na to? Widzisz, religia stara się zepchnąć cię na dół, ona chce tej kontroli nad tobą. Twoja sprawiedliwość jest jak splugawiona szata. I ja mówię wtedy, ja już nie mam swojej sprawiedliwości. Jej już nie ma, przykro mi, ona odeszła 37 lat temu. Nie ma jej już. I ja nie widziałem jej już od 37 lat. Ja mam teraz jego dar. Teraz ja funkcjonuję w jego darze sprawiedliwości, w jego sprawiedliwości. A więc i ty, i ja mamy dar sprawiedliwości. I dalej pisze, tak więc jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku czemu? Ku potępieniu. Tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie. Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi. A prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech. Lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Aby jak grzech królował ku śmierci, tak też łaska królowała przez... To już trzeci raz, kiedy pisze, królowała czy panowała przez sprawiedliwość. Pierwszy raz w Izajasza 32, drugi raz to już czytaliśmy wcześniej w tym rozdziale i to jest trzeci raz, kiedy on mówi, że będziesz panował przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. Halleluja. Ilu z was już to przyjęło? Powiedzcie amen. Więc ty to przyjmujesz, zgadza się, bo to jesteś właśnie ty. Bóg mówi ci tutaj, kim jesteś. I przejdźmy do drugiego listu do Koryntian, rozdział 5. Ja
I nie miałem w ogóle takiego zamiaru, żebyśmy poruszali ten temat. Ja miałem mówić na temat słyszenia głosu Bożego. Miałem mówić o objawieniu i o Słowie, o tym tak naprawdę miałem mówić, o tym, jak Słowo przynosi objawienie. Ale Duch Święty zaczął mówić do mnie dziś rano, żebym podzielił się z wami tym. I rozdział 5 drugiego listu do Koryntian mówi tak, werset 17. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest, nie nowym stworzeniem, tak właściwie według greki słowo tam użyte oznacza nowy rodzaj, gatunek istoty, która jeszcze nigdy wcześniej nie istniała. Nowy rodzaj, gatunek istoty, która jeszcze nigdy wcześniej nie istniała. A więc jesteś nowym rodzajem istoty, która jeszcze nigdy wcześniej nie istniała. To, co stare, przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. I teraz zatrzymajmy się, przerwa. Jeśli później przeczytasz objawienie, rozdział 21, to wiesz, co tam pisze o tym mieście? Że to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o tym. I dalej pisze, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Mamy tu kolejny termin prawniczy. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów. I to jest słowo z zakresu księgowości, że Bóg nie policzył twoich grzechów przeciwko tobie. Bóg nie liczy grzechów San Francisco. Bóg nie liczy grzechów Modesto. Bóg nie liczy grzechów Denver. Bóg nie liczy grzechów Portland. Niech ktoś z was coś powie, zgadzacie się? Pismo mówi, że on tego nie robi. Dlaczego? Bo one zostały zmyte na krzyżu. I pisze, nie poczytując ludziom ich grzechów. I nam powierzył to słowo pojednania. I to słowo pojednanie, to wiecie, jeśli macie książeczkę czekową, czy ktoś ma jeszcze książeczkę czekową? Wiem, że to brzmi jak coś nie z tego świata dla młodych ludzi, ale ty wypisujesz czek i później czekasz, aż ten czek wróci z banku i później sprawdzasz spójność, zgodność kwoty, która była z konta z tą, która była na czeku. Po angielsku to się nazywa doprowadzanie do zgodności. A więc to oznacza, że ty się upewniasz, czy to wszystko się ze sobą łączy, więc to jest słowo łączące, to jest termin używany w księgowości, który oznacza łączyć. A więc Bóg mówi, Kościele, daję wam dar sprawiedliwości, abyście połączyli świat ze sobą, bo wy jesteście pomiędzy. A więc to powoduje, że my przyprowadzamy świat do Jezusa Chrystusa. I pisze, tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. I teraz werset 21. On bowiem, czyli Bóg, tego, czyli Jezusa, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Nie tylko wziął nasze grzechy, ale on stał się grzechem. Więc Jezus nie tylko wziął nasze grzechy, ale On dosłownie stał się twoim grzechem. Tak właśnie tu pisze. On stał się grzechem za nas, abyśmy w Nim stali się czym? To niemożliwe. Przecież to szalone. Czekaj chwileczkę. On stał się grzechem tak, żebym ja mógł stać się sprawiedliwością Bożą w Nim. Wow. Teraz stałem się sprawiedliwy. Dlaczego? Co to znaczy? Ta sprawiedliwość sprawia, że ja panuję. Celem sprawiedliwości jest to, żebyś panował. Tu chodzi o panowanie, tu chodzi o panowanie i po to Bóg dał ci ten dar, abyś był zdolny rządzić i panować. I teraz wróciliśmy do boskiej inwazji. Żebyś rządził i panował. I zanim przeczytam ten ostatni werset, to chcę przeczytać wam inny werset z pierwszej księgi Mojżeszowej, pierwszego rozdziału. I teraz miejcie otwarte uszy. Boże, modlę się, aby to objawienie do nich doszło, bo niektórzy ludzie tego nie pojmują. I obyście to zrozumieli. I wracamy do pierwszej księgi Mojżeszowej, rozdział pierwszy. Niektórzy z was już to znają na pamięć. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami. I Bóg powiedział, niech stanie się światłość. I stała się światłość. A więc to był pierwszy raz, kiedy Bóg przemówił zaraz na samym początku.
Bóg widział, że światłość była dobra i oddzielił Bóg światłość od ciemności, zgadza się? I wiecie, wielu ludzi dzisiaj mówi, o, my nie chcemy rozdzielać. Bóg nie rozdziela, On łączy. A ja mówię wtedy, ty nigdy nie czytałeś Biblii. On przecież rozdziela pszenicę od plew. On rozdziela światło od ciemności. On rozdziela wody od lądów. Bóg rozdziela. Bóg rozdziela owce od kozłów. Więc w tych wszystkich fragmentach widzimy rozdzielenie. Duch rozdziela je. Biblia mówi, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha. A więc Bóg rozdziela. Widzimy to. I dalej jest napisane w wersecie 14, potem Bóg powiedział, niech się staną co? Światła na firmamencie nieba, by oddzielały dzień od nocy i niech stanowią znaki pory roku, dni i lata. I niech będą światła na firmamencie nieba, aby świeciły nad ziemią. I tak się stało. I teraz, Panie, proszę, niech wszyscy to zrozumieją. I Bóg uczynił dwa wielkie światła. Ach, komputer. A więc Bóg uczynił co? Dwa wielkie światła. Światło większe, aby rządziło dniem, i światło mniejsze, aby rządziło nocą. I teraz patrzcie na to. Czym są te dwa światła? To słońce i księżyc. A więc słońce świeci i to daje nam dzień, zgadza się? Ale księżyc nie ma w sobie żadnego światła, ale on odbija światło słońca, kiedy jest noc. Czy to prawda? I to jest proroczy obraz Jezusa Chrystusa i Kościoła. Większe światło rządzi dniem, a mniejsze światło, czyli wy, rządziło, no dalej powiedzcie to, aby rządziło nocą. Spójrz na swojego sąsiada i powiedz mu, rządzę nocą. A więc to jest twoje powołanie. O Panie, jakie jest moje powołanie? Aby rządzić. Zgadzacie się? Rządzić i panować, to jest to, do czego On cię powołał. I dlatego Biblia nazywa Jezusa królem kogo? Aha. Jak wy powiedzieliście, że On was nazywa? Królami. A On jest królem królów. I On jest panem panów. Rozumiecie? A więc większe światło rządzi dniem, a mniejsze światło rządzi nocą. A więc ty i ja jesteśmy powołani, aby rządzić i panować w Oregonie, w Kalifornii, w Minnesocie, wszędzie, w Niemczech, Colorado, czy też tam, skąd pochodzisz. Bóg przeznaczył cię, abyś panował i rządził. Halleluja. Amen. Halleluja. Dlaczego? Bo jesteś miastem położonym na górze. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Ty jesteś tym miastem, perfekcją, która przychodzi od Boga, nie uczynioną rękami, ale która przyszła od Boga. Bóg to uczynił i to jest ponadnaturalna rzecz, którą tylko Bóg mógł zrobić, zgadza się? I dlatego w wersecie 28 pisze, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną, czyli panujcie. Zgadza się? I teraz ostatni werset, przejdźmy do Hebrajczyków rozdziału 5. Czujecie się dobrze? Ostatni fragment, Hebrajczyków 5, werset 11. Wiele mamy o nim do powiedzenia, a trudno wam to wyjaśnić, ponieważ staliście się ociężali w słuchaniu. Chociaż bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami. Znowu potrzebujecie, żeby was ktoś uczył początkowych zasad słów Bożych i staliście się ludźmi, którzy potrzebują mleka, a nie stałego pokarmu. Każdy bowiem, kto żywi się tylko mlekiem, jest niewprawny w czym? W czym? W słowie czego? I on tutaj mówi, posłuchajcie, każdy bowiem, kto żywi się tylko mlekiem, jest niewprawny w słowie sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Jeśli ty nie będziesz miał objawienia na ten temat, to Bóg nazywa cię jak? Możecie powtórzyć? Niemowlętami.
I nie ma znaczenia, czy już jesteś zbawiony od 40 lat, Bóg mówi, że jesteś niemowlakiem. To jest bardzo istotny temat, co do którego musimy mieć objawienie. Czy mamy jeszcze parę minut? Okej. Okay. A więc to jest bardzo istotne, żebyś ty miał objawienie odnośnie tych rzeczy. Po co? Abyś mógł rządzić i panować, bo to jest twoje przeznaczenie, twoje powołanie. Gdziekolwiek by to było, jakakolwiek to będzie branża, uwierz w to, że Bóg postawił cię tam, abyś rządził i panował. Nad ludźmi nie, ale nad chorobami, słabościami, nad klęskami, nad terrorem i nad tymi wszystkimi innymi rzeczami. Zacznij zarządzać i wypowiadać i uświadom to sobie, że Bóg powołał cię jako proroka tam, gdzie pracujesz. Nie dosłownie, ale rozumiecie, o czym mówię. Ty jesteś głosem Jezusa. Ilu z was ma pracę, gdzie pracujecie w świeckiej firmie? Podnieście ręce. Kto pracuje w świeckiej firmie? Bóg powołał cię, abyś panował i rządził w twojej świeckiej firmie. Ty wejdziesz tam jutro i Bóg mówi, posłuchajcie, wejdziecie do pracy świadomi tego, że to wy trzymacie berło. Wy macie berło, aby rządzić i panować. I wiecie, to jest tak jak... Okej, ja nigdy nie byłem w wojsku, ale jeśli masz jakąś wiedzę o wojsku, to wiesz, że oni tam powołują ludzi na stopnie oficera i oni powołują oficerów, niektórych powołują na poruczników, na generałów i na różne inne stopnie. I nigdy nie jest tak, że porucznik mówi, o, muszę zadzwonić do Waszyngtonu i zapytać się ich, czy mogę to zrobić. Rozkaz już został wydany z góry. Idź, panuj, rządź, cokolwiek by to było. Taki jest rozkaz, a więc on wypełnia to, co mówi rozkaz. A często my zachowujemy się tak, że no wiecie, miałbyś generałów i miałbyś poruczników i oni byliby na polu walki i nagle mówią, nie, nie będziemy walczyć, ale chcemy, żeby prezydent przyszedł tutaj i walczył. Zamiast powiedzieć, nie, ja jestem tutaj, to ja mam broń, ja mam mapę i plan. Ja wiem, gdzie jest wróg i tego typu rzeczy. I Bóg rozkazał ci, abyś ty to robił, a często my mówimy, nie, Panie, ty to zrób. Boże, ty to zrób. Ty walcz w moich bitwach za mnie. I wiele razy wyciągamy wiele rzeczy z kontekstu, nawet to, co Biblia mówi o tym, że Pan będzie walczył za ciebie. Wiecie o tym? Mogę zabić religijną krowę teraz i zakończymy ten wątek. Mam nową Biblię i nie bardzo jeszcze wiem. Okej, znalazłem to. Otwórzcie drugą Księgę Mojżeszową 14. To ostatni werset. Wybaczcie, dwa wersety. Księga Wyjścia 14. I jest to coś, co zszokuje każdego, kto ma religijny umysł. Spójrz na swojego sąsiada i powiedz, oczyszczę twój umysł po tym, jak ty oczyścisz mój umysł. A więc werset 13, rozdział 14, werset 13. Mojżesz odpowiedział ludowi, nie bójcie się, stójcie i patrzcie na wybawienie Pana. I to mówi Mojżesz. Nie bójcie się, stójcie i patrzcie na wybawienie Pana, które wam dziś okaże. Egipcjan bowiem, których teraz widzicie, nie zobaczycie nigdy więcej. Pan będzie za was walczył, a wy będziecie milczeć. Zgadza się? I następny werset. Musicie przeczytać następny werset. Słyszałem, jak kaznodzieje głosili tylko do wersetu 14 i nigdy nie czytali wersetu 15, bo w wersecie 15 Bóg mówi, hej! I Pan powiedział do Mojżesza, dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom Izraela, aby ruszyli. Ty zaś podnieś swą laskę, wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je. Dlaczego wołasz do mnie? Ty to zrób. To ty trzymasz laskę, Mojżeszu. Ty to zrób. Ty masz władzę. Szturchnij trochę twojego sąsiada i powiedz mu, obudź się, on mówi o tobie. Dlaczego wołasz do mnie? Bóg powiedział, dlaczego wołasz do mnie? Dlaczego wołasz do mnie? To ty masz laskę w ręce. Podnieś swoją laskę, wyciągnij swoją rękę i ty rozdziel morze. Wszystko, czego potrzebował Mojżesz, już było w jego ręce. On powiedział, Pan zrobi wszystko za was, a wy sobie usiądźcie, weźcie sobie kolę i popcorn. Będziecie sobie siedzieć na swoich wygodnych fotelach i wcinać duże opakowanie chipsów Dorito, a Bóg zrobi za was wszystko. A Bóg powiedział, czekaj chwileczkę, a co ty masz w swojej ręce? Wyciągnij swoją rękę.
Wyciągnij rękę. Co ty już masz w swojej ręce? Popatrz na swoje ręce teraz i zapytaj samego siebie. Co ja już trzymam w swoich dłoniach? Powiedz to głośno do samego siebie. Co ja trzymam w swoich dłoniach? Ty już masz wszystko, czego potrzebujesz. To jest w twoich dłoniach, zgadza się? Niektórzy mówią, o, czekam na specjalne namaszczenie. No cóż, będziesz czekał bardzo długo czasu. Tobie już został dany dar sprawiedliwości. Tobie już został dany miecz ducha. Tobie już została dana Boża laska. Tobie już została dana zdolność, żeby rządzić i panować. Czego jeszcze chcesz? Co jeszcze? A więc Pan mówi ci, że wszystko, czego potrzebujesz, już jest w twoich dłoniach. I Pan teraz czeka na ciebie. Powiedziałem, że Pan teraz czeka na twój ruch. Amen? Pan czeka na twój ruch. Powiedz to swojemu sąsiadowi. Pan czeka na twój ruch. I kiedy będziesz miał taki sposób myślenia, to nagle wszystko się zmieni. Mogę opowiedzieć wam tyle świadectw z cudami. Pamiętam, jak raz usługiwaliśmy w Modesto. Wziąłem nasz zespół i poszliśmy na ulicę, żeby uzdrawiać chorych. I ja podszedłem do takich dwóch kobiet i prawdopodobnie źle to wypowiem, ale wy mówicie Santa Dia, czy tak to się u was mówi? Tak, tak. No wiesz, Santa Dia czy coś takiego i to jest coś jakby czary połączone z kościołem katolickim. Czy tak jest? Tak. I my jeździmy do Puerto Rico i tam to jest bardzo powszechne. Ja spotkałem te dwie kobiety w tym Santa Dia, ja widziałem te wszystkie rzeczy powiązane z czarami i one były na ulicy i ja powiedziałem do jednej z nich, przepraszam, czy możesz mi pomóc? A ona powiedziała tak. I to wszystko jest nagrane, jeśli chcecie to zobaczyć, to to jest na moim kanale na YouTubie. Tam możecie obejrzeć całość. Tytuł tego filmu to Street Healing in Modesto with Tom. Ja podszedłem do tej kobiety i powiedziałem, posłuchaj, szukamy kogoś, kto odczuwa jakiś ból fizyczny. Czy ty odczuwasz jakiś ból fizyczny? Ona powiedziała, tak, ale dlaczego pytasz? A ja powiedziałem, ja zabieram ból od ludzi. A ona zapytała, jak to robisz? A ja powiedziałem, pozwól, że ci pokażę. I ja podszedłem i powiedziałem, i ona stała ode mnie mniej więcej tyle, i ja powiedziałem, patrz na to. I zapytałem jej, co jest nie tak i ona powiedziała, że ma artretyzm po całym ciele, który nawet powoduje, że jej skóra puchnie i jej stawy też puchną i powiedziała, że nie może ruszać rękoma. I zapytałem jej, czy czujesz teraz mocny ból? Ona powiedziała, okropny ból. I wtedy powiedziałem, to patrz na to i powiedziałem, że muszę się tylko wycofać, bo stoję za blisko ciebie, a mam za długie ręce. Możecie to zobaczyć na nagraniu, ja naprawdę tak zrobiłem i ja wyciągnąłem swoją rękę i ja nie powiedziałem w imieniu Jezusa, nic nie powiedziałem, tylko wyciągnąłem moją rękę. Stałem tak przez około 5 sekund, opuściłem rękę i powiedziałem, jak? I ona powiedziała, o mój Boże, jak ty to zrobiłeś, jak ty to zrobiłeś? A ja zapytałem jej, a jak myślisz, jak to zrobiliśmy? I ona powiedziała, nie mam pojęcia. I ja powiedziałem, że my to zrobiliśmy przez moc imienia Jezusa Chrystusa. I ona i jej matka obydwie zostały uzdrowione, obydwie narodziły się na nowo tam na ulicy. Halleluja. Niech ktoś krzyknie, rządź i panuj. Bożym powołaniem dla ciebie i dla mnie jest to, aby rządzić i panować. Amen. I bardzo szybko chcę jeszcze zrobić jedno, chcę usłużyć proroczo paru ludziom. Tutaj są tutaj ludzie, którzy mają dużo problemów z zębami. I Pan chce uzdrowić ciebie i twoje zęby. Kto to jest? Wstańcie. Nie podchodźcie tu, tylko stójcie tam, gdzie jesteście. Ludzie wokół ciebie będą też tobie usługiwać. Dużo bólu w zębach. Jest tutaj ktoś, u kogo to dotyczy przednich zębów, a więc twoje zęby z przodu. Czy to ty? Nie. Kto to jest? Połóżcie swoje ręce na nich. Wszyscy połóżcie swoje ręce na swoich zębach. A ludzie, którzy stoją obok was, połóżcie swoje ręce na nich. I właśnie teraz w imieniu Jezusa my wypowiadamy uzdrowienie do ich zębów. My mówimy, zęby, teraz bądźcie uzdrowione w imieniu Jezusa w tym momencie. Stany zapalne w zębach i w dziąsłach rozkazujemy wam odejść. My uwalniamy cię teraz przez Bożą łaskę w imieniu Jezusa. My bierzemy autorytet nad tymi zębami i my rozkazujemy im wrócić na swoje miejsce. Infekcjo, odejdź w imieniu Jezusa. My rozkazujemy, aby teraz wydarzył się cud w twojej buzi. W imieniu Jezusa dziękuję ci, Ojcze. Amen. Jest też ktoś, kto ma, możecie usiąść. Ty masz dużo problemów z nerwami w swoim ciele. To jest coś związanego z twoimi nerwami, tak jakby twoje nerwy były na skraju wyczerpania. Czy to ty? Okej, wstań, bracie. Ktoś jeszcze? Twoje nerwy? I ostatnia rzecz, to jest troszkę dziwne,
ale ja widzę tak jakby elektryczny problem w twoim mózgu. To jest coś powiązanego z elektrycznością, co powoduje dużo zamieszania, zamętu i wielu takich różnych rzeczy, ale to jest coś z elektrycznością. Czy to on? Czy to on? Okej. A więc ci, którzy stoicie obok, chcę, żebyście usłużyli tym, co stoją w sprawie ich nerwów. I teraz my wiemy dokładnie, co to jest. To są nerwy i wiele z nich są elektryczne. I teraz zacznij wypowiadać do systemu elektrycznego w ich ciałach. Systemie elektryczny, bądź uzdrowiony. Właśnie teraz. Systemie elektryczny w ich ciałach, bądź uzdrowiony. Mózgi, fale mózgowe, bądźcie uzdrowione teraz. Systemy elektryczne w ich ciałach, bądźcie uzdrowione teraz w imieniu Jezusa. Dziękuję Ci, Ojcze, teraz w imieniu Jezusa. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za uzdrowienie teraz tego systemu elektrycznego w ich falach mózgowych i w ich całych ciałach, we wszystkich nerwach. Teraz my rozkazujemy uzdrowienie po całym ich ciele. W imieniu Jezusa my panujemy i rządzimy nad tym właśnie teraz. W imieniu Jezusa. Amen. I na koniec możecie usiąść. Ostatnie dwie rzeczy. Jest tu ktoś... Ja po prostu widziałem dwie rzeki. Ty mieszkasz nad dwoma rzekami czy coś. Ja ciągle widziałem dwie rzeki. Nie wiem, czy mieszkasz nad dwoma rzekami. Tak? Powiedz głośno. Ty mieszkasz nad dwoma rzekami. Wstań. Dziękuję Ci, Jezu. Ty też, pastorze? O, naprawdę, aż mam gęsią skórkę. Wstań, proszę. O Jezu, dziękuję Ci, Panie. Halleluja. Dziękuję Ci. Ty też? Okej. Dwie różne rzeki. Jakie to są rzeki? Powiedz głośno. Okej, a u Ciebie? Jakie to są rzeki? W Waszyngtonie, okej. A Ty, pastorze? W Meksyku. Jak nazywają się te rzeki? A co to oznacza po angielsku? No tak, wygoogluj sobie. Dziękuję Ci, Jezu. I kiedy ja je zobaczyłem, to przypomniało mi się, stójcie dalej, przypomniał mi się mój sen, który kiedyś miałem i myślę, że to jest ze sobą połączone.